Ja właśnie bardzo się cieszę, że rozwiązałam się, że byłam na naprawdę, mianowicie o organizacji warsztatów WND. Myślę, że na takie warsztaty właśnie przyjdą kobiety. Oczywiście nie szkodzą warsztaty, nie szkodzą szkolenia. Również to rozwój kobiety i one będą taką miejskie przekazywania tej wiedzy dalej. Więc ja myślę, że tutaj czekam i myślę, że większość tutaj pani obecnych będzie mówiła na warsztaty. Przez rządzących konserwatystów
І Аду, вражає Мирзе, оперативно чинить 70s and 80s, we had no alternative than to organize a strongest movement against nuclear power plants. This was what we had to do. Міністра альтернативи до створення чинних кроків протидії будові енергії атомної. So all existing parties, they saw people like me as crazy ecologists, as sometimes criminals. I had several court cases because of terroristic activities. So it was a tough time for us. Some of my friends, very close friends from the movement, anti-nuclear movement in my region, we are especially dealing with nuclear waste problems, some of my friends decided to join activities to go for a green party. It was in 1979, 1980. It was me. You also. She was not going to the European Union. No, I did not say the European, I said party. The Green Party. It was a Green Party only for the last 16 years. I had 24 years in these times, 24, 25, and I told to my friends, I said to my friends, okay, you go for the party, but until this party is going to function, the movement will have killed the problem. Я хотіла з'явитися Чердана, і друзям чи там вдовжить до партії, єднак вона дошли функціонувати, що наш рух більше старші проблеми. Round about 20 years later, so 94, 95, the Green Party was already successful working in Germany, and they approached me and asked me because they were missing some nuclear experts. They asked me whether I would be ready to become a candidate for the elections in Lower Saxony to deal especially with nuclear issues. I decided to join. I decided to join for 4 years and then to go back to the rest of the movement. So it lasted longer than 4 years, my activities in the North Saxonian Parliament, meanwhile I was in the European Parliament. Why? So my experience was the extension of the
better with words from the region, also from the streets and the courts, etc., the extension to the parliament to organize the debate there directly myself made a lot of sense. Oczywiście to dłużej niż 4 lata. Wtedy to trochę przeżywanie jest aktualnie, tak jestem rozpracowana. Dlaczego? Ponieważ uważam, że bardzo sensowne jest przeniesienie tej walki z regionu, z sądów do Parlamentu Europejskiego i sama organizowałam I never lost my contact to my movement, so I'm living still in the same village, in this Gorni region. I always tried, when I was only an expert for party and my groups on energy, to combine both issues, the nuclear issue and the alternative side. I always am speaking about the negative and the positive or the dark and bright side, because it's not so simple to say, let's talk only about the one side and not about the other. There is always a good time to do to focus on the one side or the other side. Nigdy tak nie straciłam kontaktu z lokalnym, ciągle mieszkam w tej samej wiosce i zawsze starałam się, szczególnie jako, między innymi jako ekspertka dla partii, łączyć obie kwestie, lokalne i alternatywne, i przedstawiać zawsze pozytywne i negatywne strony, ponieważ nie jest to ani łatwe, ani dobre, że skupia się tylko na jednej stronie dyskusji. I think, so as I understand the strategic debate in Poland around the Green Polish Party and possibilities which they could have if they would appear not only on the regional level. I understand this debate quite well. And my whole experience, 35 years after having started the anti-nuclear movement, is you need both. You need a strong movement and a strong understanding among citizens about certain problems. But you need also the possibility to make those issues issues in parliament, and this in addition is possible in governments. Bardzo dobrze rozumiem strategiczną debatę o możliwościach, jakie zieloni mieliby w kształtowaniu polityki energetycznej. Moje doświadczenie, kiedy 35 lat rozwijało 35 lat, czyli od założenia ruchu antynuklearnego, pokazuje mi, że ważna jest nie tylko siła lokalnego ruchu, czy zrozumienie i dotarcie do obywateli, ale także możliwość przedstawienia swoich racji w parlamencie, a o wiele to możliwe także w rządzie. So in this decision of Mrs. Merkel, I started with in my comments, is only possible because of a long story before. This story starts with campaigning and protests in the streets. It continues with debates organized by the first elected Greens in regional parliaments. It continued with then decision-making Greens in regional governments, for example, in Hanover or in Frankfurt or in Berlin, on how to organize the energy sector, because we started step by step. And also the red and green government in the first phasing out decision of nuclear and what to phase in instead of nuclear, this decision made a platform that Angela Merkel is nowadays in the situation to decide
Germany can go without nuclear for a better and economic successful future. So my recommendation in this Polish situation, because I think in Poland you have also a lot of reasonable people who have understood already a lot about green issues or ecological issues, about sustainability, nuclear risks, climate risks. You should really try to join forces outside of parties, but also in the party or in two parties. The problem is, you will never find the ideal party. I like that party, but I would never pretend it's the ideal party. If I could change some things, I would be very happy. But so a party requires more compromises than the regional, anti-nuclear, or environmental movement. Niepełny możliwa bez długiej historii ruchu antysolidarnego w Czechach. Zaczęło się to od protestów na ulicach, potem było wzmocnione dzięki debatom organizowanym i przeprowadzonym przez pierwszych zielonych wybranych do parlamentów lokalnych. Następnie też poprzez osoby decyzyjne w regionalnych rządach, między innymi panowie rzecz, tak w Polsce. W ten sposób te debaty o sektorze energetycznym przyczyniły się do tego, że rząd, że koalicja czerwono-zielona po raz pierwszy podjęła decyzję o odejściu od atomu. I ta decyzja łącznie z szerszą debatą na temat alternatyw stworzyła platformę i możliwość dla kanclerz Merkel do tego, żeby zadecydować o wycofaniu się z energetyki nuklearnej dla lepszej i korzystniejszej perspektywy ekonomicznej w przyszłości kraju. Moja rekomendacja dla Polski byłaby następująca. Jest wiele osób i z nimi pozostajecie w kontakcie, które się świetnie orientują w kwestiach zielonej polityki, zrównoważonego rozwoju, rozumieją zagrożenia związane z energetyką nuklearną. Tak więc razem z tymi rozsądnymi osobami powinniście przyłączyć się do sił pozapartyjnych, jak również do sił wewnątrz poszczególnych partii. Oczywiście nie ma partii idealnej, ja także lubię swoją partię. Natomiast nie mogę uważać idealna, jakbym mogła zmienić pewne rzeczy, na pewno to zrobiła i bardzo się cieszyła. Niestety debaty na ten temat wymagają większych kompromisów niż działania, które obejmuje